Hej, cześć, witajcie w Zetelo, Dark, który wie przetrwania, wytrwania kartografa. Widzicie, mamy świetną pogodę, żeby rozpocząć podróż. Ja tutaj opuszczam tutaj domek rapera. No, troszkę mięso zostało do smażenia, to już mam ładnie usmażone. Zabrałam sobie też 4 kg na drogę. Idę teraz w stronę zapory. Myślę, że jakoś tutaj trafię mimo tej zawiei śnieżnej. To i pójdziemy sobie dzisiaj spadać przełęcz. Później jeszcze może do opuszczonego torfowiska. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi. Jest już pod wieczór. Długo mi to smażenie tego niedźwiedzia zajęło. No spokojnie, bo jakoś dotrzemy chyba dopiero po zawiska, a później to już prosta droga. Nic nie widać. Ciekawa sprawa. Wyruszyłam śnieżyca, teraz mam zorzę. Tutaj zatrzymałam się na 2 godziny. Już byłam taka zmarznięta. Oczywiście miałam iść dopiero do zawiska, ale jakoś przegapiłam. Jeszcze tam gdzieś była śnieżyca, tutaj tylko położyłam się, bo... Więc śnieżyca się skończyła już wtedy i położyłam się spać na 2 godziny. Wstaję i jest zorza. Niesamowite. Widzicie, łyżę tutaj. Sobie skręcił. Dobra, gdzieś tu słyszałam wilka. Ty, coś... O nie, jeszcze tutaj jest ten zielony. O nie. Wyciągaj łuk! Jeszcze mam kartek skręcony. Gdzieś moja strzała jest. Nie wiesz, bo dziwnie pan się zachowywał. No dobra, nic. Idę. Myślałam, że Will wyleczyłeś już tą stopę. Nie wiem, tam jeszcze masz. 2 godziny, a to trwa. A, tu mam pewnie nadkartka bólu. Dobra, to trwa 4 godziny, to jestem. Nie, znowu. Zostaje mi rewolwer. Ej, rewolwer coś skutkował. Wystraszył się, nawet go tam trafiłam. Że Will. Przeczytanie tej książki wyszło ci, widzę, na dobre. Przeczytałam już tą książkę, co miałam tam u trapera o rewolwerach. Troszkę mi tam podniosło umiejętność. Dobra, chyba nie będzie już wieków, to będę. Okej, dotarłam już do zapory Cartera, teraz idę się tutaj przespać i może sprawdzę. Czy znajdę tą skrytkę tutaj? Mi się wydaje, że będę musiała przejść tam tym przejściem po murku takim. Okej, tu widzę, że nie jest dość bezpiecznie, trzeba uważać. Okej, jest mój olej. Ziemniak. Sól, kola i syrop. Oj, kaburek to jeszcze zostawiłam. Zapomniałam o niej. Sobie spać. Ja mogę spać. Tylko tutaj 3 godziny tam. Wiadomo, tutaj mam skręcane trochę kostki. Ale to nic. Wyleczę się za chwilę. A jak widzicie, wszystko wyleczone. Dobra, to ja może... Nie wiem, wezmę sobie olej, żebym nie zapomniała. Biorę wszystko. Za chwilę to wygotuję. Puszki mogę zabrać. Jeszcze wezmę syrop klonowy. Co tam jakąś mam, co nie? Chyba tu pamiętam, czy tam jakąś miałam. No tak, tu mam mięsko, sobie zabrałam. Tu mam jeszcze 2 puszki, no to będzie na 2 placki. O, już mam chyba wysuszoną górę, super.
To jak będę się wracać z przełęczy, to ją sobie zabiorę do trapera. Tam będę już mieć dwie. Może będę mogła coś postwarzać. Dobra. Idę sprawdzić. Tutaj to przejście. Tędy przechodziłam? O nie. Ja to wyszłam teraz. A tam przez to okno. I tutaj szłam. Dobra. Pomyliło mi się, tam muszę wejść z tego okna, co jest rozbite. Wydaje mi się, że właśnie tam jak przejdę, jest to okno wybite. Też nie wiem właśnie, czy będę mogła. To wystarczy tylko tym przejściem tutaj. Ciekawe, co to. Byłam w ogóle? To sobie wiedzę lampkę. To było troszkę jaśniej. A myślę, że tutaj sprawdzałam już to. Nie znajdę niczego. Idę tu szukać tej skrytki. No gdzieś tutaj musi być. Ja też czuję, że może coś fajnego tam będzie. To mi się przydało, ale chyba nie przejdę tędy. Ja mogę sobie coś poczytać. A, to jeszcze tam, to mogę to zostawić. No to czemu ja to dźwigam. Co ja mogę robić? Ostrzyć sobie nóż. Musi się skończyć ta zorza. O proszę, i znalazła się kasetka. Tutaj jest wybite okno, jak tam pisało na kartce. Ja mogę sobie otworzyć, to sprawdzę, co tam ukryli. Wonder if this is any good to eat. O, bardzo ładnie. MRE. Chyba właśnie było mowa o MRE. To ja nie wiem, jak ja to chciałam znaleźć. Coś tam pisało dokładnie, że przy wbitym oknie i właśnie tutaj to takie przechodziłam, a nie widziałam tej skrzynki. No nie rzuca się dość w oczy, ale jak już się wie, to wtedy można otworzyć. Okej, doczołgałam się tutaj do tej jaskini jeszcze raz, żeby zabrać sobie tą skrytkę kolejną tutaj. Jak już jestem, bo zmieniłam zdanie. Nie idę na przełęcz, bo tam mi się wydaje, jest właśnie lina do ponurej zatoki. Nie chciałabym tam iść na pewno. Hope nobody needs this anymore. Takiego jest. Okej, tylko radzę. O, to taki średny ta skrytka. Chyba wolałam jeszcze MRE. Też już pozbierałam wszystko. No także. No jest jeszcze dzień, ale idziemy na opuszczone torfowisko, bo z tego co tak pomyślałam o tej przełęczy, to jednak tam nie zaznaczymy tego wszystkiego, bo nam przeszkodzi lina, także jak będziemy w stanie się tam jakoś poruszać po tych linach, wtedy pójdziemy, bo z tego co on się przypomina właśnie tamto miejsce, to jest zejście do ponurej zatoki. Właśnie po linie w dół i żeby to zrobić, to nie będziemy mogli jak na razie teraz. Bo bym miał tutaj wypadek z łosiem. Dość niefortunny. A niestety nie możemy się spinać. Dobra, idę się ogrzać, bo chodziłam tutaj po te skrytki. Zmarzłam przy tym. Idę troszkę się tutaj ogrzać i później ruszę już na torfowisku. Okej, okay, jestem na opuszczonym torfowisku. No troszkę jak widzicie jestem ranna, ale to się wyleczy. Bardzo ładną pogodę mamy. Trafiło mi się, udało razem. No miejmy nadzieję, że uda nam się sporo dzisiaj odkryć tutaj. Na opuszczonym torfowisku. Tutaj chyba nie mamy za dużo. Około 12-14 miejsc, tak pamiętam. Mniej więcej było coś. Nie było dużo właśnie, bo się skupiłam
że taki rozległy teren, a nie ma za wiele tutaj do zaznaczania właśnie. Ajajajaj. Już zapomniałam. Może jeszcze stąd zobaczę to wyjście, co? Okej, jeszcze mi się udało. To super. O, gdzieś tu słyszę kuropatwy. Nie wiem gdzie. W którym miejscu to by. Może tutaj jednak się uzbroję. Troszkę. Musimy pilnować się raczej. A tam widzę, coś jest. Ciekawe, ale ja jak widzicie, kieruję się na tą stronę i będziemy sobie tak naokoło. Myślę, że uda nam się wszystko znaleźć. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tam widzę przed sobą też coś będzie. Mam nadzieję, że tutaj nie trafi mi się śnieżyca. Nie lubię tutaj spacerować w śnieżycy. Tutaj mogę się od razu zgubić. No i może zaznaczę już tutaj. Już trochę tutaj odsłaniałam sobie. Stary to motor nie jest Spencera. Ale żeby było, to ja te jak przejdę i tak dookoła, także myślę, że i tam się pojawia. Będziemy też tam zwiedzać, mimo że jest zaznaczone. Po prostu nie będę rysować, bo to nie będzie potrzebne, ale i tak tam odwiedzę to miejsce, bo tam są, z tego co pamiętam, młotki. A wiecie, że teraz do chlebka trzeba mieć rozgniecione żołędzie. Jak najbardziej bym chciała sobie zrobić. Tutaj chyba mamy jelenia, tak. Jest placek z jelenia? Panie jeleniu. Jak to tam było? O, widzicie, już mogę robić. No, teraz zabrałam sobie troszkę oleju. Nie wszystko, ale możemy podkupować. Mogę z dzikiej róży zrobić. Placek ze świniami. Naleśniki. Chlebek. Właśnie chcę jeszcze ten zrobić. Troszkę jest lepszy. Przynajmniej tutaj kalorycznie. Okej, nawet placek z jeleninką. Sporo mąki tutaj już. Czy ja chcę tutaj, może na razie nie wyciągać uwagi, na razie będę sobie tutaj chodzić i zwiedzać na ładną pogodę. Jednak chcę odkryć jak najwięcej. Widzę, że jakiś przesmyk to. Pan Wiczek tutaj się skrada chyba na mnie. O, ale uciekł. No to dobrze. No to chyba są jelenia albo łosia. Zatem tutaj chyba łoś też może być. O, tylko jeleń. To by było mi bardzo przykro, gdyby mnie znowu łoś pokopał. A już prawie jesteśmy wyleczeni. Te dwa dni. Dobrze, gdzie ja tu w ogóle cokolwiek odkryję? Dobra, tutaj wilki się kręcą. Wyrzucę to mięso moje niedźwiedzia i zaznaczę sobie. Jak na razie to tu nic nie ma. I'm gonna have to leave something behind. Tak, William. I co, to mięso ci tylko nadwyżkę daje, raczej nie, bo ja tam mam bardzo wyciążone, bo William ma 33, nie wiem, 47, może trochę tego dźwigam. Broń sobie wyciągnę jednak.
żeby tutaj być. Tutaj gdzieś nie ma czasem jaskini, a właśnie chyba tam jest jaskinia. Tak coś się mi wydaje. Widzę, że wilki uciekają. W sumie dobrze, bo nie ma za bardzo co z nimi tam robić. Też moje zdrowie jest no raczej nie za dobre. Wolałabym, żeby uciekały. O nie, ale przyciąga je to mięso, przyciąga. Nie wiem, kurczę, nie może pan sobie znaleźć innego mięsa niż moje. Panie Biczku, kryje się. Nie widzi mnie pan, proszę iść. Proszę pan trop. No widzicie, miałam iść na tą przełęcz, ale jak tak pomyślałam. Jednak te liny tam są. Że żeby całą sobie poznaczyć i się tu nie wracać, to mi się to nie udało. Także tutaj się znalazłam. Panie Wilczku, no proszę odejść. Tutaj zmierzam do jaskini. Czy może znalazłoby się coś ciekawego? Ale jeśli nie, to możemy znowu coś pogotować, bo możemy. Pana Wilczka akurat nic, ale jedynie mięso. Tak jak było. No widzicie, jest jaskinia. Nie wiem, tutaj dla mnie też będzie ciężko określić, czy są jakieś miejsca. Do znaczenia, bo wiem, że tam przy tej linii kolejowej tam chyba coś jest. Te czerwone wagony były tu do znaczenia. Panie Wieczku, idzie pan, bo nie wiem, czy dostawać tej jaskini. To naciągnęło, żeby on tutaj się szybciej znalazł. Tak się właśnie przyspiesza walkę z wilkami, po prostu naciąga się łuk, czy tam namierza karabinem. The sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Tutaj nie ma. To też sobie zaznaczę. O, ale dość spory kawałek tutaj zaznaczyło. Dobra, to ja może zerknę, jaki tam jest. Coś tam mamy. Opuszczone torfowisko, tak. I mamy to jezioro tajemnic i stare domostwo rodziny Spence. Okej, to 12 miejsc, no to nie wiem, gdzie ja tu znajdę. Co się robi, no? Co bym teraz zaszła, gdybym ruszyła dalej? No nie wiem, właśnie powinna być jakaś wieża, myślę. O jest. No tak. To jest ta wieża z potokiem, więc to wychodzi się po rzece. Chyba tak. W sumie tam też jest jaskinia. Mogłabym tam przenocować. Mogłabym też zabrać tylko wilka tam, ale właśnie mogę zjeść, żeby będzie lżej. Może lasy to mięso tego niedźwiedzia. Strasznie suche. Ale da się zjeść, zawsze lepiej to niż nic, to nie will. W sumie nie wiem, co jest lepsze od psiego jedzenia, czy gorsze. W sensie smakowo. Pięknie. Mamy już w sumie wieczór, to ja będę mogła cokolwiek oznaczyć więcej. Mogę, nie, może, ale jest na razie pogodnie, to idę. Widzę jakieś wróżki są, ale koniecznie tam nie potrzebuję jakoś, chociaż jestem ranna. Ale jakoś myślę,
radę. Pójdę im tu, że się zaskoczy i nie zje. Przypominam sobie, żeby były niedźwiedzie. A u góry jakiś jeleń. Może to jest to właśnie z niedźwiedziem. No to może właśnie nie jest ta wieża, o której myślę. Tam jest jakaś jaskinia. Chyba też jest jaskinia. Ona nie była zawalona. Nie, to chyba jest to z potokiem. A nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale jakbym za każdym razem szła na nową mapę tutaj na tym torfowisku. Jakoś zawsze się gubię tutaj. I tak mi się wydaje, że to będzie właśnie z tym potokiem. Teraz się przekonamy, czy tu jest rzeka. Tak, tu jest. No to dobrze, to możemy też tutaj sobie śmiało iść. Tam jest jaskinia. No i nawet mi to zaznaczyło już. Dość spore tutaj okręgi zaznacza. Wiadomo, jestem troszkę wyżej, ale... Ale się wszystko ruszyło. Nie. Ledwo to widzę. Kupi trochę łyb, będzie lżej. Może jakoś to przejdziemy. Matko prosto na twarz nam wieje. Chyba może jeszcze nie rysować. Chyba no ze szczytu narysować, to by większy okrąg był. Teraz tu będziemy mieć do zaznaczenia jakiś zamarznięty potok. Jakoś tak. Na pewno coś tu jest, jak się wchodzi po tej rzece, tylko nie wiem, czy to nie jest tam czasem niżej. I będę musiała się wrócić trochę, ale myślę, i tak będę schodzić, to teraz nie idę tam. Idę do góry, chociaż mogłabym też jeszcze przejść tamtędy, ale ja jestem chora, także po linii nie zejdę i nie wiem właściwie, czy gdzieś jakaś tam będzie. Okej, okay, mam kapeluszowy potok. Aha, dobra. Wszystko wiem. Idę tutaj do góry, do jaskini. Odpocząć. Na pewno pobadam tutaj tereny obok wieży. O, może ten podosław też będzie. To by było fajnie. No tu sporo miejsca. Poza tym Spencerem i tymi wieżami. Czerwonymi wagonami tam z początku, których nie zaznaczyłam, bo od razu skręciłam na prawo. Myślę, że odrążę sobie. Dobrze. Nie mam za bardzo wyboru. Trzeba iść spać. Może jakieś bunkry by się znalazły, ale idę tutaj do jaskini. Ciekawe. Będę schodzić tędy też, to zaznaczę później jest kapeluszowy potok, a może tutaj jakoś, jak będę rysować, to może zahaczę o to, to już nie będzie trzeba. No, jedzenia jeszcze mam. Chyba tam ostatni kawałek został, także jakoś to przeżyję. Tutaj tą noc. Ale ładnie się udało nawet. No, ale jak nie możemy rysować, to będziemy czekać na dzień. Chciałam sobie zapalić światło. Nie ma jednak węgielka. Dobra, ja tu wyciągam sobie piwór. Okej. Okay. Myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Następnym będziemy zwiedzać kolejne tereny tutaj. Opuszczonym torfowisku.